Gościem pierwszego w 2020 roku retro spotkania był kolekcjoner Tomasz Staniszewski, absolwent Radomskiego Liceum imienia Tytusa Chałubińskiego i Akademii Ekonomicznej w Krakowie, wywodzący się ze znanej w mieście rodziny kamieniarskiej, już w piątym pokoleniu działający w tej branży. Mój pradziad Leon Staniszewski założył naszą firmę kamieniarską w 1900 roku. Najstarszy nasz przodek, zresztą Tomasz Staniszewski, urodził się w Mirowie i był tam kowalem. Także te rzemieślnicze tradycje są naprawdę bardzo długie i nie ukrywam, że też jestem z nich bardzo dumny. Gość retrospotkania opowiedział o swych kolekcjonerskich pasjach, zbieraniu historycznych papierów wartościowych oraz wszelkich dokumentów związanych z gospodarczymi i nie tylko dziejami Radomia. Te początki hobby, tak jak już wcześniej powiedziałem, zaczęły się od spotkania z profesorem Kałkowskim. I zaraz, co ciekawe, po wykładzie, kiedy zobaczyłem te pierwsze papiery wartościowe, które przywiózł ze sobą, bo ja też przyniosłem ze sobą, być może komuś się spodobają. Znalazłem młodą osobę, która oferowała akcję dyskontowego Banku Warszawskiego. Miała ich kilka sztuk i nie były to jakieś wielkie pieniądze. Mnie, studenta, nie było stać na jakieś wielkie zakupy, ale akcja była przepiękna dekoracyjnie. Tyle i wiedziałem. Bardzo mi się podobała, była w pięknym stanie, można powiedzieć, prosto z sejfu. Jak profesor Kałkowski to zobaczył, natychmiast takiego młodego studenta drugiego roku zaprosił do siebie, do swojego apartamentu na Szewskiej i zaoferował mi bardzo dużo dubletów, czyli takich papierów, które już ma w swoim zbiorze, ale są to kolejne egzemplarze. I z tych dubletów ja wyszukałem w pierwszej kolejności wszystkie radomskie. I to był zalążek mojego zbioru. Okazało się, że to była bardzo cenna akcja. Miałem po prostu szczęście. Tomasz Staniszewski zaprezentował też efekty swojej dotychczasowej działalności wystawienniczej i pokazał opracowanie naukowe swego autorstwa. Działam w branży kamieniarskiej i też chciałem, żeby też jakiś dobry, pozytywny ślad swojej pracy zostawić też i w tej branży. No, niczego nie produkuję, żadnej kapliczki nie zrobiłem, ale przynajmniej w tym sensie tej wiedzy i dokumentów postanowiłem, że zbuduję też zbiór dotyczący właśnie historycznych papierów wartościowych, ale związanych z tą branżą kamieniarską. Z tego powstał bardzo piękny zbiór i dzięki Międzynarodowym Targom Poznańskim mogłem naprawdę na wysokim poziomie, miałem gości z całego świata związanych z tym, mogłem ten właśnie zbiór zaprezentować. Z racji nadchodzących okrągłych urodzin Tomasz Staniszewski otrzymał od Resursy oryginalny prezent. Retrospotkaniu towarzyszyła wystawa złożona z różnego rodzaju unikatowych papierów ze zbiorów Tomasza Staniszewskiego. Są to m.in. akcje wybranych radomskich firm, afisze z czasów I wojny światowej, dokumenty różnych przedsiębiorstw działających w mieście, czy też stare radomskie gazety. Wystawę można oglądać w Resursie do końca stycznia. Już teraz serdecznie zapraszamy na lutowe retrospotkanie, którego bohaterami będą radomscy kominiarze. O lokalnej historii tej niecodziennej grupy zawodowej opowie Elżbieta Kwiecień. Nie zabraknie też współczesnych przedstawicieli rzemieślników w uniformach czarnych jak sadza. Retrospotkanie zatytułowane Szczęście i słodyczy kominiarz życzy we wtorek 11 lutego o godzinie 18 w Resursie.